Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wasze Zajebiste Bitwy. Dzisiaj pokażę meczek gracza DU12 bez klanu na czołgu Leopard 1. No niestety nie mam możliwości sprawdzić, ile gracze posiadał w tej bitwie punktów WD8, gdyż coś mi się skopały mody. No cóż, nagrywam to tak późno, już jest wersja 9.7 dostępna na naszych serwerach. XVM coś nie działa na poprzednich wersjach gry. Tutaj kolega nie wiem jakim cudem przyjął PESCO od MX-a 50-120 na gąsienicę, no ale udało mu się ten strzał tak jakby przyjąć za 0 punktów obrażeń. Co to jest za maszyna? Jest to 10-tierowy niemiecki czołg średni Leopard 1 z działem kalibru 105 mm, średnie uszkodzenia 390 i średnia penetracja 268. Specjalistą od tego czołgu jest Pawlus Sidewinder. No i cóż, on praktycznie jest mistrzem tego czołgu, jeśli chodzi o w zasadzie wszystko. Liczy ma bitew, no odznaki biegłości to nie, ale średni damage na bitwę i praktycznie wszystkie najważniejsze statystyki, jeśli chodzi o ten czołg. Tak w ogóle to Leoś 1 ma wyjść w jakości HD w następnym patchu, no ale tutaj ten strzał kolegę przyjął zupełnie bez sensu za 479 punktów obrażeń. No cóż, bardzo to boli, że niestety nie mam jak sprawdzić, ile tutaj gracze posiadają w WD8. No cóż, tak jest zrobiony XVM, że nie pokazuje punktów WD8, a zaktualizowanego go mam. Więc to na pewno leży po winie tego, że ja nie zaktualizowałem sobie wersji tej gry. No i dobra. Cóż, już bez zbędnego pierdzielenia, już przechodzimy do samej bitwy, a nie do tego, że o, XVM mi nie działa. Tutaj znowu beznadziejnie przyjęty strzał, znowu od Isa 8 za 400 punktów obrażeń. Już tych 3 punktów nie będę liczył, bo to sensu nie ma najmniejszego. Ale już jest niebieski WN8, 1983, 1550 punktów FI i chyba 3200 punktów WN7, ale nie jestem pewien. Tutaj kolega ładny przestrzał znalazł na jak pancera S100, a teraz ma okazję ładnie wydoić tego WDF-a, który się no schował niestety. Jak pancer S100 chowa się za domkiem, wszyscy chowają się gdzie tylko można, czyli tak naprawdę gra tutaj ten meczyk jest taki ala coś schowaj się i nie wiem, i strzelaj z ukrycia, samemu nie przyjmuj damage'u i rób miliard damage'a peska, samemu nie daj zrobić dobrego wyniku. No, ale jednak kolega złapał tutaj przestrzał na tego jak pancer S100, który znowu schował się za domkiem. Mnie to bardzo irytuje, jak to można, kurde, przecież to jest gra typu PvP i tu należy się napierdzielać z innymi czołgami, a nie chować się nie wiadomo gdzie. No oczywiście wiadomo, że przyjmowanie damage'u jak ta cipka jest zupełnie bez sensu, no ale ludzie, chociaż żeby samemu mieć okazję zrobić damage, to trzeba się wychylić, jak ten WTF, który no zginął, no ale cóż, to jest taki czołg, to jest taki tedek, którym nie należy się w ten sposób wychylać, bo praktycznie pancerza to nie ma i sorry, bo jeszcze jestem, w ogóle miałem zapalenie gardła, które przerodziło się w przeziębienie, no i dlatego tak mnie i katar męczy, i gardło boli, no ale dobra, jakoś daję radę nagrywać te odcinki dla was, zobaczymy czy ten i z ósmy spłynie, no niestety nie. Ale zaraz będzie kolejna okazja, żeby go dobić, no i znowu się schował, bo czemu by nie, bo lepiej kurde chować się i nie dać damage'u niż wychylić się i samemu zrobić damage, nie rozumiem kurde wielu aspektów w tej grze, w ogóle ja bardzo długo nie grałem, bo ponad, może inaczej, ja nie gram w tą grę już systematycznie od lutego tego roku. No i dużo rzeczy się to pozmieniało, w ogóle zapomniałem też jak się komentuje te powtórki, tak oczywiście w cudzysłowie, bo przecież umiem komentować te bitwy dla was, w ogóle widzieliście tą akcję z ST1 na pewno, no także ja nie wiem co ona w ogóle odwaliła, jak to można się tak w ogóle wystawić na ostrzał na tym moście, przecież nawet sama próba przejechania przez ten most równa się przyjęcie co najmniej jednej pestki, a on w ogóle nie był zdetrakowany, a stał w miejscu w ogóle nie wiadomo po co.
No cóż, Conqueror niszczy naszego M103. No i sytuacja jest już troszkę niebezpieczna na tej górce. Ja na miejscu kolegi bym wykończył tego ISA 8, żeby eliminować lufy, ale kolega jednak zdecydował się tutaj wykończyć Conquerora, który jednak działa, no może nie tyle potężniejsze, z większym wygarem, co na pewno szybciej strzela od ISA 8, więc... Wydaje mi się, to był dobry pomysł, żeby wykończyć tego Conquerora. Jednak zawsze lufa to lufa, warto je eliminować. Stan HP to jest mniej więcej taki sam. Różnica to jest na chwilę obecną tylko 40 punktów HP? Nie, źle mówię. Dobra, nieważne, bo teraz akurat nie mam głowy do żadnego liczenia. No i cóż, ST1 już spływa, jak pancer resto, jak się chował za tym domem, tak się chowa, ale teraz się ładnie wychylił i nie wiadomo czemu ten strzał nie wszedł. E4 dobija jak pancer resto, w ogóle gracz ma fajny nick z lato, także gratulujemy. No i cóż, kolega ma już 7126 punktów w WN8. Damage, kurde, już mi się to wszystko myli. WN8 ma 8003, więc... Bardzo, bardzo dobrze. No i zapas pocisków, jaki bierze Leopard 1, to jest po prostu niesłychany, bo kolega wystrzelał tu, trafił 20 peskami, a jeszcze zobaczcie, ile ma pocisków. 27 plus 5 to jest 32, także ładnie, ładnie. No i zobaczymy, czy jeszcze uda mu się troszkę tego damage'a nawalić. Tutaj znowu chowanie się za domkiem, w ogóle ta bitwa jakaś, nie wiem, taka... statyczna, co się wydaje, bo każdy się chowa za domkiem i z siódmej się dignął na pancerzu Leoparda 1, także też trochę dziwna sytuacja, bo Leopard 1 praktycznie żadnego pancerza nie posiada, no znaczy inaczej, w ogóle spójrzcie na to, jak tutaj jest taka fajna krecha, jak tu ten pocisk się ześlizgnął na tym pancerzu, fajnie to wygląda. Ogólnie Leopard 1 posiada tyle pancerza w najgrubszym miejscu, co KW1, więc... Przepraszam. Więc przebić go to jest bardzo, bardzo łatwo. No i cóż, taka sytuacja, że koledze zostało tylko niecałe 800 punktów życia, a został ze swoim ISA 8 na ISA 7 i jest ST1, także bardzo trudne czołgi do przebicia i to go usprawiedliwia, dlaczego załadował pociski kumulacyjne, które posiadają 330 mm penetracji, chociaż kumulaki się digają na pancerzu warstwowym, dokładnie to wchodzą za zero, bo digać to się można od górnej płyty esetki albo jak pancer resto. Kolega dobry ruch zrobił, dobrze zadecydował, że jednak obkrąży. Obkrąży? W ogóle jest takie słowo? Kurde no, brakuje mi słowa, sflankuje, o, tego słowa mi brakowało, tego ISA 7, który jednak postanowił wykończyć ISA 8 i mój kolejny byk, już chyba setny w tym odcinku, ST1 jednak wykańcza ISA 8 i teraz sytuacja jest dość niebezpieczna, gdyż ST1 posiada 1200 punktów HP, kolega zaledwie 750, więc... sytuacja podbramkowa, no i ten strzał mógłby wejść, kurde, no już, ale RNG nie dopomogło, więc cóż, należy zamarkować, że będziemy wyjeżdżać z innej strony, bo kolega nadal się świeci, zmienić kierunek jazdy i zaskoczyć go z zupełnie innej strony, na przykład wyjechać mu tak, żeby wieża miał obróconą w inną stronę, strzelić i powtórzyć manewr tyle razy, żeby czołg miał mniej HP niż my, no i żebyśmy mieli co najmniej więcej HP niż on ma średniego damage'u i wtedy możemy spokojnie na niego wyjechać, przyjąć tą pestkę i no i go zastrzelić. A kolega to zrobił w bardzo głupi sposób, gdyż no cholera, sidescrapa nie stawia się Leopardem 1, który pancerza nie ma. Zaraz zobaczycie, czy kolega przyjmie tutaj kluchę od tego ST1, jednak teraz się udało nie przyjąć tej pestki, no ale zaraz jednak może być taka okazja. No i cóż, ST1 nadal ma więcej HP niż nasz kolega DU12. No i cóż,
Teraz po prostu trzeba w takiej sytuacji kombinować, gdyż nie można sobie pozwolić na błąd. Gdyby ten strzał ST-1 wszedł, kolega byłby już na hita, ale jako że Leopard 1 ma szybsze przeładowanie od ST-1, kolega próbował to wykorzystać, niestety się zdingował. I teraz zamiast flankować ST-1, wychyla jej się pod lufę, no i nie trafia w nią, no i teraz, kurde, abym po prostu zamarkował, że jadę gdzieś tam, tamtą stronę, tak naprawdę wychyliłbym się od strony H8, H9, żeby jakby się patrzył w prawo, czyli w tamtą stronę, a ja bym wyjechał od tyłu, na miejscu kolegi Deu, to bym miał spokojnie tego ST-1, no, bokiem wieży, no i nie byłbym w stanie obrócić wieży na czas i nie sprzedał by mi tej pestki, no ale cóż, ja bardzo rzadko pokazuję w tej serii bitwy przegrane, no co nie oznacza, że w ogóle nie pokazuję przegranych, bo dla mnie nie liczy się to, czy bitwa jest wygrana, czy przegrana, remis, czy cokolwiek, liczy się tylko bazowy exp, no i oczywiście nie kampienie, ale takim medem to jest bardzo trudno kampić. Tutaj kolega bardzo ładnie zdetrakował tego ST-1, który się niestety naprawił, no i kolejny błąd, zamiast chociaż próbować mu sprzedać peskę, ten się jakoś dziwnie wychyla i ryzykuje strzałem. No właśnie tutaj ST-1 zdecydowała się na strzał o wiele za późno, no i tak naprawdę teraz jest jedna wielka gra nerwów, gdyż no kolega musi tego ST-1 zabić, żeby wygrać bitwę, ST-1 musi zabić Leoparda, żeby wygrać, no i cóż, kto będzie miał lepsze nerwy, ten wygra tą bitwę. No poza tym ST-1 wymusza zdekapowanie tej bazy przez naszego kolegę. Tutaj kolejny nietrafiony strzał, ile tutaj szczęścia kolega miał z tą ST-1, to jest niesłychane wręcz. No i kolejne chowanie się za kamykiem, został zbity, to nie, to schować się muszę, żeby być kompletną pizdą, no i o. I stawiamy sidescrapa, właśnie tak się to robi w takich sytuacjach, no ale cholera jasna, zamiast bić się normalnie face to face, to ten wychyla się właśnie w ten sposób i nie daje okazji wygrać tej bitwy. Ja, dobra, bo już zaczynam pierdolić głupoty. Więc przyspieszymy to, bo tu trochę jeszcze będzie się pieprzenia z tą ST-1. Tutaj kolega nie wiadomo jak przyjął strzałem na jarzmo działa. No i tutaj już musi to być przebite, po prostu nie ma takiej opcji. Już kolega wystrzelał wszystkie pociski kumulacyjne. No i teraz ST-1 na niego zjeżdża i czy koledze uda się ją dobić, właśnie specjalnie to troszkę zwolnię. Także jeszcze ST-1 nie wyjeżdża, ale to będzie za chwilę, już za sekundkę. Chyba że wyjedzie gdzieś tak od tamtej strony, ale nie jestem pewien. Właśnie pół minuty do końca bitwy i jednak udało się dobić tą ST-1. Bitwa jest wygrana, końcówka troszkę przeciągnięta, przechodzimy do podsumowania. A tak się prezentują statystyki pobitewne. Gracz DEU12 na genialnym medzie niemieckim 10 poziomu Leopard 1 na mapie Tundra w trybie bitwy standardowej ugrał jeden z najlepszych meczyków na tym czołgu na stronie WotRyplays.com, a dokładnie to WotRyplays.eu, i tutaj mój kolejny błąd już na samym początku podsumowania. Także sorry DEU, mam nadzieję, że mi te błędy wybaczysz akurat w twojej powtórce? No, mniejsza. Także medale, jakie udało się koledze wbić w tej bitwie, to duży kaliber, obrońca, wsparcie, to z tych najważniejszych medali, a te medale poboczne to Bruiser, Fire for Effect, Fighter, odznaka mistrzowska z pancerny. I na tyle swojej drużyny wyszedł tak, że zrobił bezporównywalnie więcej damage'a od T110-4 i prawie drugie tyle damage'a więcej od ST-1, z którą się tyle męczył pod koniec bitwy. 46 strzałów, 37 trafień, 27 przebić, 9275 punktów obrażeń. To jest rewelacyjny wynik jak na Leoparda 1. Tutaj jest damage zadany na dystansie ponad 300 metrów, 3193. Także widzicie, że większość damage została nabita na takim dość krótkim dystansie. Jeszcze 100 punktów zbicia bazy, troszkę ponad 4,5 km przejechane. 930 damage zablokowanego przez pancerz, to właśnie przez T110
te dwa digi od ISA 7 i STR-1 tam pod koniec. Niestety 40 tysięcy kredytów w plecy, bo kolega wystrzelał tutaj wszystkie pociski. O matko, pies. Kumulacyjne, no i właśnie tutaj się mylę, bo podkalibrowe i kumulacyjne mi się jedno z drugim mylą. 1400 punktów bazowego expa. To jest bardzo dobry wynik, jak na 10 tier, bo przypominam, na Barczacie koleś, który zrobił 1600 bazowego expa, to w ogóle mózg rozwalony. I ja nie wiem, czy da się zrobić lepszy wynik bazowego expa na 10 od tego Barczata. Na tym, na koncie premium, na gwiazdce, bo to była gwiazdka, udało mu się nabić 4254 punkty doświadczenia. Kurde, już język mi się plącze. Także Deu, dziękuję ci bardzo za podesłanie tej powtórki. Troszkę się naczekałeś, bo bitwę ugrałeś 29 marca tego roku, a pokazuję ją dopiero 6 maja, także... No cóż, sorry za to, ale w końcu się doczekałeś. Następny odcinek z serii Wasze Zajebiste Bitwy okaże się o wiele szybciej w porównaniu do tego, bo czasami mam takie przestoje, że nie okazuję żadnych filmików, bo albo jestem chory, albo mi się nie chce, albo nie mam weny do nagrywania. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku, tego meczyku, tej bitewki i zapraszam Was bardzo serdecznie do podsyłania Waszych powtórek do serii Wasze Zajebiste Bitwy na adres e-mail, który będziecie mieli w opisie, bo kurde, już dostaję na maila nawet informacje, jak podesłać powtórkę. Także to jest też śmieszne. Także jeszcze raz dzięki i powodzenia na polu bitwy życzę.